Hej, hej, tu Marta, witam Cię serdecznie na kanale Holandia na obcasach. Moi drodzy, wyjeżdżając za granicę, miałam nadzieję, że urzędy w Niderlandach funkcjonują troszkę lepiej niż ma to miejsce w Polsce. Pod wieloma względami faktycznie holenderskie urzędy mają wiele takich pozytywnych stron i to działanie być może porównując jest lepsze niż w polskich urzędach. Ale nagrywam ten film, żeby ustrzec Was przed pewnymi sytuacjami, które mi się przytrafiły. Niestety miałam dwukrotnie takie bardzo przykre sytuacje, w wyniku których dla holenderskiego urzędu jakby skarbowego musiałam oddać dość duże kwoty pieniędzy. Za pierwszym razem była to kwota powyżej jakoś 1000 euro, 1500 chyba. Za drugim razem była to kwota 5200 euro. Jeśli jesteście ciekawi, co mi się takiego przytrafiło, to chodźcie, zapraszam na odcinek. Zacznijmy może od tej pierwszej sytuacji. Słuchajcie, ona miała miejsce niedługo po przyjeździe do Holandii. Otóż moim przyjeździe, czyli jakieś 8 lat temu. Moi drodzy, tutaj w Niderlandach jest tak, że przysługują pieniądze na dziecko, które są wypłacane raz na 3 miesiące dla wszystkich, ale oprócz tego są jakby jakieś tam dodatkowe jeszcze dodatki, o które można się starać, o które można złożyć wniosek. I słuchajcie, my na początku naszej przygody tutaj na obczyźnie nie mieliśmy zielonego pojęcia, co z czym, jak i dlaczego. Co nam się należy, co nam się nie należy. Czy nasz przychód jest ok, czy jest za wysoki. Wiecie, na które świadczenia mamy składać te wnioski, na które nie mamy. Wiadomo, jak to na początku. Początki bywają trudne. No i złożyliśmy wniosek o ten jeden taki dodatek, który przysługuje absolutnie wszystkim rodzicom, którzy mają tutaj dzieci na terenie Holandii. I złożyliśmy też drugi wniosek. I wypełniając te wszystkie formularze przez internet, bo tutaj głównie, słuchajcie, wszystkie właśnie tego typu formalności załatwia się przez internet. Nie wyskoczył nam żaden komunikat, że zarobki są nie okej, czy coś, że coś nam nie przysługuje, więc pomyśleliśmy sobie, okej, zgłoszenie zostało przyjęte, więc to rozpatrzą i jeśli nam ewentualnie nie będzie przysługiwało, no to wiadomo, odmówią nam do tego prawa. No po prostu, no tak na logiczny rozum, nie? Na logiczne myślenie. No i po jakimś czasie, słuchajcie, zaczęli nam wypłacać, to był bardzo niewielki dodatek, to tam chyba była kwota około 50 euro, niecałe 40 kilka euro miesięcznie, więc nie mówimy tutaj o dużych pieniądzach i oni wypłacali nam to świadczenie przez chyba blisko 2 lata. Po tych 2 latach z korektą jeszcze, bo jakby po roku wprowadzili korektę, ponieważ jakby tutaj nasze dochody się troszkę zwiększyły, ale w nieznacznym stopniu, więc o te parę euro ten jakby dodatek został nam obniżony. No więc tym bardziej byłam spokojna, wiecie, przysyłają korektę, że tutaj jednak za duży zarobek, że tutaj parę euro mniej, byliśmy spokojni. Po 2 latach natomiast dostaliśmy pismo wzywające nas do zwrotu całej należności, które wówczas tam wynosiło chyba około blisko 1500, ponad 1000 euro, już dokładnie nie pamiętam, już to wiecie, dawne, odległe czasy, trochę wbiło nas, dosłownie wbiło nas w podłogę, no bo przecież przysyłali korekty, zatwierdzili te nasze wnioski, wszystko było w porządku. No dowiadywaliśmy się jednak i okazało się, że tak, faktycznie te pieniądze musimy zwrócić. Warto tutaj jeszcze, myślę, napomnieć, że nasza sytuacja na samym początku tej naszej emigracji w pierwszych paru latach była naprawdę dość ciężka. Nie było jakoś super kolorowa, znaczy dość ciężka. Była znacznie lepsza niż mieliśmy ją w Polsce, jednak no, porównując do naszej obecnej sytuacji, no to było słabo. I było po prostu, wiecie, te 1500 euro to były dla nas naprawdę duże pieniądze, których no, nie byliśmy w stanie tak jakby od razu, ten termin był bardzo krótki na oddanie tego, chyba 6 tygodni, ale w ciągu tych 6 tygodni nie byliśmy w stanie po prostu wygenerować takiej kasy, wiecie, i im te pieniądze zwrócić.
Więc kontaktowaliśmy się z urzędem, urząd jakby wyraził zgodę na podzielenie tego na jakieś tam raty i przez parę miesięcy skrupulatnie musieliśmy ten dodatek, który jak się okazało nam nie przysługiwał, oddawać. Więc to taka jedna sytuacja bardzo taka, no, dla nas trochę szokująca i wydawać by się mogło, że przecież skoro wszystko jakby po drodze zostało zatwierdzone, no to w czym był problem? I wydawało mi się, że już dalej przez te wszystkie lata nie mieliśmy żadnych, wiecie, jakichś takich złych przygód. Wydawało nam się, że już mniej więcej mamy rozkminione, jak to wszystko działa, co nam przysługuje, co nie, bla, 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 bla. Aż do sytuacji następnej. Moi drodzy, przez jakiś czas tutaj w Holandii byłam na zasiłku chorobowym. To był taki długotrwały zasiłek chorobowy. Chorowałam przez blisko półtora roku. No i tutaj też jakby urząd UWW wypłacał mi świadczenia, wiecie, które jakby są wyliczone z wcześniejszych średnich zarobków i tak dalej, i tak dalej. No i dostawałam tą kasę, wszystko było ok, miałam jedno spotkanie w tym urzędzie z lekarzem, takie kontrolne, czy mogę wrócić do pracy, czy jeszcze nie mogę. Postanowili, że nie, jeszcze nie mogę, więc moje to jakby świadczenie zostało wydłużone, nadal nie przysługiwało. Później miałam drugie spotkanie, po którym nie dostałam żadnego listu z informacją i w zasadzie tak się zastanawiałam, no co teraz? I nie bardzo wiedziałam, o co chodzi, ale logując się na stronę właśnie tego urzędu, cały czas jakby widziałam, że co tydzień, że cały czas mam prawo, tam macie taką informację zawsze z boku, że cały czas to oświadczenie mi przysługuje, mam do niego prawo, kiedy jakby następne będzie wypłacone, ponieważ te pieniążki są zawsze wypłacane cotygodniowo, raz w tygodniu. I zdawało się, że wszystko jest ok, ale coś mnie gryzło i mówię, nie, no coś mam przeczucie, że muszę do nich zadzwonić, bo po prostu nie wiem, na czym stoję. No więc zadzwoniłam do urzędu, pan mi powiedział, nie, wszystko jest w porządku, tutaj wszystkie informacje, jakie mam, mówią, że masz prawo do tej kasy, jest wszystko w porządku. I moi drodzy, byłam wtedy chyba półtora roku na tym chorobowym, i po półtora roku dostałam pismo, że mam do zwrócenia 5200 euro z hakiem niewielkim. Ogromna kwota. Ogromna! No słuchajcie, no kto tak po prostu jest w stanie w ciągu tam miesiąca czy 6 tygodni wygenerować taką gotówkę? No jeśli się nie ma jakichś dużych oszczędności, no to sytuacja jest naprawdę patowa. Zadzwoniłam więc szybciutko do tego urzędu, pytając się, o co chodzi. Przecież kontaktowałam się z urzędem wtedy chyba po 3, 4, może 5 miesięcy wcześniej i sympatyczny pan na linii powiedział mi, że ta kasa cały czas mi przysługuje, że wszystko jest w porządku. Więc się pytam, o co chodzi. No i kolejny pan na linii powiedział mi, że po prostu tutaj jakby musiał być jakiś błąd ze strony departamentu, który zajmuje się tymi świadczeniami. No i niestety, ale bez względu na to, po czyjej stronie jest ten błąd, czyja to wina, to ja te pieniądze tak czy siak muszę im zwrócić. No dobra. Sytuacja była dla mnie jeszcze bardziej porąbana niż ta poprzednia, ale mówię, no dobra, no trzeba zwrócić, no to trzeba zwrócić. Co dalej? Jakie miałam możliwości w ogóle? I pytam tego pana, co dalej? No i powiedział mi, że mogę jeszcze, w związku z tym, że to jest taka duża kwota, rozłożyć tą kwotę na raty i tam chyba wychodziło po 480 euro miesięcznie spłacania tej należności chyba przez rok. Także też nie fajnie, no bo wywalać prawie 500 miesiąc w miesiąc przez rok, no nie oszukujmy się, to też sporo pieniędzy z takiego miesięcznego budżetu. No albo druga opcja, spłacenie im całej należności. Także widzicie, absurd tutaj holenderskich instytucji. Czemu tak się stało?
Zielonego pojęcia nie mam. No, na szczęście tutaj jakby nasza sytuacja była na tyle komfortowa, że mieliśmy te pieniądze. O, jeszcze jedna taka ważna informacja. W piśmie, które mi przysłali, mówili, że jeśli jakby spłacę to do końca wówczas tego kalendarzowego roku, który trwał, to kwota zostanie pomniejszona o jakiś tam podatek i wynosiła 4800 chyba coś tam euro, a jak nie spłacę w przeciągu tego roku, to niestety, ale ten podatek zostanie doliczony i będzie wynosiła 5200 coś tam. Więc no, na szczęście byłam w bardzo komfortowej sytuacji, że mieliśmy oszczędności, zapłaciłam im jakby z góry całą tą kwotę, jednak zdaję sobie sprawę, że wielu Polaków, którzy pracują tutaj w Holandii, są na chorobowym. Gdyby dostali do spłacenia, do zwrotu taką kasę, to by się po prostu chyba załamała. Ja w pierwszym momencie, słuchajcie, też byłam załamana, bo naprawdę nie wiedziałam, co zrobić, czy spłacać to ratami, czy jednak zdecydować się na oddanie tej całej kwoty im na raz. Także widzicie, absurdy urzędów nie tylko w Polsce. No, nie tylko w Polsce. Sytuacje, których, słuchajcie, no nie wiem, no w Polsce mi się nigdy nie zdarzyło, że musiałam coś komuś zwracać, bo się okazało, że coś mi przysługuje, ale jednak coś mi nie przysługuje, a tutaj dwukrotnie mieliśmy taką niefajną sytuację. Moi drodzy, a jakie Wy macie doświadczenia z urzędami w Holandii albo i na świecie, gdziekolwiek jesteście, bo nie tylko mieszkańcy tutaj, ludzie, Polacy mieszkający w Holandii mnie oglądają, ale również w innych zakątkach świata i Polski. Także podzielcie się, moi drodzy, swoimi absurdalnymi historiami związanymi właśnie z urzędami na dole w komentarzach. Będzie mi bardzo miło poczytać. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!